kościele świętego Jana Chrzciciela w Starym Bielsku spotykamy się, żeby przeżyć po przerwie pandemicznej 11. ekumeniczne spotkanie z pieśnią wielkopostną. To spotkanie przygotowane przez dyrektora tego spotkania, pana Krzysztofa Przemyka. Niechaj będzie naszym głębokim, pasyjnym przeżyciem przed świętami wielkanocnymi. Życzę dobrego koncertu. Spotkania ekumenicznego Adoramus Christe. Spotkanie zapoczątkowane w Lomańcowicach, to zawiedzą, bardzo się rozwinęło i było, że koncerty odbywały się w 5-6 miejscach. Dziś spotkanie odbywa się w 2 miejscach. Dzisiaj tutaj w kościele, a jutro w Mamęcowicach będzie drugi koncert, na który również serdecznie zapraszam, jeżeli Państwo będą mieli z nim ochotę. Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie, ale to naprawdę bardzo podziękować księdzu proboszczowi, księdzowi za to, że możemy tutaj być. Bo gdyby nie on, no to nie moglibyśmy po prostu tego koncertu zorganizować. Cieszę się, że wy jesteście, znamy się, śpiewaliśmy już razem. Co prawda jestem zespołem. Dzisiaj to takie pierwsze spotkanie ekumeniczne dla chóru Zygoty. No cóż, może przejdziemy do muzyki, bo to jest chyba najważniejsza rzecz, po to się spotkaliśmy tutaj, żeby chwalić Pana Boga wspólnie. Natomiast organizatorami tej imprezy, tego publicznego spotkania jest Polski Związek Chórów i Orkiestr z oddziału Bielsku Białej, do którego serdecznie zapraszam, bo wiem, że zespoły nie są członkami, zapraszam serdecznie. Wszelkie informacje po koncercie. Natomiast drugim organizatorem to jest Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej i Gminny Ośrodek Jasienic. Honorowy patron nad imprezą objął ksiądz biskup bielsko-żywiecki Roman Pinder, ksiądz biskup Adrian Korczago, biskup diecezji cieszyńskiej kościoła ewangelicko-augustyńskiego, pan Andrzej Płonka, starosta bielski i pan Janusz Pierzyna, wójt gminy